Dzień dobry, kochani, witam się z Wami w maju. Jest przepiękna pogoda, mam z tego powodu bardzo dobry humor. Jest dzień wolny, także tym bardziej. Zaraz zbieramy się z Zosią na rowery, także fajnie, bo też się trochę poruszamy. Nie spędzę całego dnia ani robiąc milion rzeczy w domu, ani leżąc na kanapie, bo pewnie tak to by się skończyło. A w tym filmie chciałabym się z Wami podzielić moim, znaczy podzielić, chciałam się z Wami podzielić taką informacją, że udało mi się jeszcze rzutem na taśmę na koniec kwietnia dorobić do budżetu domowego. Nie była to duża kwota, bo to było 240 zł. Jednak byłam już na takich mini zakupach spożywczych i akurat miałam tylko te pieniądze przy sobie, więc już tam trudno, wydałam trochę. Zresztą i tak koperty już były puste. Także fajnie, że nie musiałam korzystać z pieniędzy na koncie. I wczoraj byłyśmy jeszcze z Zosią na takich małych lodach, także trochę wydałam, ale trochę jeszcze zostało. Jak widzicie, będę chciała uzupełnić tymi pieniążkami, jak się da, część w koperty z wyzwania 50 kopert. Ale też mam dwie nowe gry, w które chciałabym zagrać, bo jeszcze w nie nie grałam. Także tutaj wysypię zaraz wszystko, co mi zostało właśnie z tych zakupów. Dobra, to sobie odłożymy, zaraz zobaczymy. Prosiłam panią, która jeszcze w sklepie, żeby mi trochę rozmieniła, żebym nie musiała kombinować. Dobra, to mamy 100, 20, 30, 40, 50, 160 w papierach. A tu mamy 6, 7, 20 dokładnie. Także fajnie, bo zawsze to coś do przodu. Teraz tak, na początek jeszcze chciałam Wam pokazać, że w maju zacznę wyzwanie 100 kopert. Tak, bo 50 to za mało. Ale to nie będzie takie normalne wyzwanie 100 kopert, w sensie nie będzie to od 1 do 100. Tylko zacznę takie wyzwanie 100 kopert w małe kwoty. Tutaj są kwoty od 1 do 6. Razem można uzbierać 350 zł. Znaczy złotych ja, no bo ja w złotówkach budżetuję, ale może być też obojętnie jaka waluta. I do tego wyzwania mam zamiar kupić sobie jakąś skarbonkę, bo jedną tam mam na drobniaczki, na bilon, ten, który zbieram, a nie będę chciała tego złomu, że tak powiem, w kopercie trzymać, więc kupię sobie po prostu jakąś skarbonkę, albo może pożyczę jakąś od Zosi, jak jeszcze jakąś ma nieużywaną, zobaczę, bo to też jest różnie. Także to będę chciała zacząć też od maja. A na tą chwilę mam przygotowane gry. Mam taki nowy, stary segregator. Jak widzicie, on już jest też po przejściach. Używałam go kiedyś do moich takich tam notatek, ale leżał w szafie. Ja trochę go tu musiałam odkurzyć. Mam w ogóle kilka takich segregatorów. Mam jeszcze jeden taki sam. I jeszcze tam mam jakieś, słuchajcie, gwiazdki. Coś takiego. No może nie są zbyt piękne, ale właśnie w takich sytuacjach, gdzie brakuje mi miejsca, bo tu po prostu w tych już nie zmieszczę, no bo siłą rzeczy nie dopnę tych segregatorów. No a że tych gier mam w sklepie coraz więcej i każda mi się podoba, w każdą chciałabym grać, no to tak to się u mnie kończy. Wiadomo, że nie zapełnię tego wszystkiego na raz, że będzie to stopniowo. Wiem, że dla niektórych to też jest za dużo. Ja postanowiłam spróbować, niech każdy robi po swojemu. Wiadomo. Także pierwszą grę, którą zagram dzisiaj, będzie gra oszczędnościowa loteria. I ta gra polega na tym, że rzucam sobie kostką i zakładam sobie, że jeśli wyrzucę 4, to zdrapuję jedną ze zdrapek dołączonych w zestawie. A jeśli wyrzucę o pozostałe cyfry 1, 2, 3, 5 i 6, to odkładam tyle, ile jest na oczek na kostce. Czyli tylko jak wyrzucę czwórkę, to zdrapuję sobie zdrapkę. Ja tu sobie
Przestawię te roślinki i tu sobie będę rzucać, bo na tym się dobrze rzuca, bo to ma takie ranciki i wtedy nic tam nie wypada. Widzicie, widzicie, wspaniale. Dobra, to jadimy. 6. I będę sobie robić kilka rzutów i liczyć na kalkulatorze. 6. 5. No już mam 17 plus 2 i może ostatni rzut. 2. 21 wyszło. Także dzisiaj nie udało mi się wyrzucić czwórki. Nie zdrapuję żadnej zdrapki. Nic tu nie zaznaczam, bo na tej karcie zaznaczam tylko jak zdrapuję daną kwotę, bo właśnie będą kwoty od 7 do 10. I po prostu zapisuję sobie na statusie. Dzisiaj mamy 1 maja, że odkładam tutaj 21 i mam 21, czyli zdrabki przechodzą na następny raz. Dajcie zeta. 21. Nawet sobie przygotowałam koperty. Tak, i tutaj nic właśnie nie zaznaczam. I w momencie, kiedy te zdrabki zdrapię wszystkie, to będą zakreślone te wszystkie kwoty. Podliczę sobie, ile razem udało mi się odłożyć razem z tymi rzutami, które nie drapią zdrapek, że tak powiem. I tutaj zostanie po prostu wydrapana ta zdrabka, ale pod spodem ta cyfra to jest laminowane. Więc to będzie można jeszcze wielokrotnie użyć, po prostu do losowania sobie konkretnej cyfry, ale można też kupić u mnie w sklepie osobny komplet nowych zdrapek, jakby ktoś miał ochotę sobie dalej drapać. Także myślę, że spoko, 21 zł zaoszczędzone. I kolejna nowa gra, to jest gra domino. I do tej gry dołączone są klocki domino, jest ich 20. Tyle co tych klocuszków tutaj na karcie gry. I gra polega na tym, że losuję sobie klocek. Tak. I tutaj mam 6 i 0. I teraz to, ile kasy chcecie odłożyć, to zależy tylko od Was. Ja na przykład będę sobie chyba te kwoty dodawać. Czyli zaznaczam sobie na tej karcie gry. I można sobie zaznaczyć, tak jak jest na klocku, można napisać cyfrą 6, a tu sobie napiszę x, że 0. Czyli tak, można odłożyć 6 zł, można odłożyć 60 zł, można sobie dodawać, można sobie mnożyć, można sobie te cyfry przestawiać jak się chce. Każdy tyle, ile wiadomo, jakie ma możliwości. Ja zdecydowałam, że będę dodawać, no tutaj i tak no nie mam 60 zł, w sensie nie chcę tu aż 60 zł odkładać. Odłożę tutaj 6 zł. I teraz możemy sobie te klocki, które już zostały wylosowane, odkładać gdzieś na bok, żeby nam się nie powtórzyły, bo jest ich tu 20. A potem po całej zamalowanej planszy zacząć od nowa. I mój kolejny klocek to są 2 piątki. Moje teraz zdolności artystyczne, proszę bardzo. Czyli 10, nie? Bo ja będę sobie dodawać. Czyli mam już tutaj 6 i 10. Można sobie pomnożyć, odłożyć 25, można odłożyć 55, jak komu naprawdę pasuje. Czyli ja odkładam w tej grze dzisiaj 16 zł. Tu mam tak 70, 90 akurat. Proszę bardzo, 16 zł, trochę drobne, ale to nic. I piszemy 1 maja. Maja? No, tak się mówi, nie? Tak niewygodnie piszę, jak są ceringi, mogłam to wyjąć, ale dobra, dałam radę. No. I zaczęłam sobie tym oto sposobem 2 całkiem nowe gry.
Ten segregator sobie będę też ozdabiać. Mam takie fajne, będą bryloczki w sklepie. To poczekam sobie, bo dopiero je zamówiłam. Jak przyjdą, to sobie go tutaj przyczepię, bo ja lubię, jak coś dynda na segregatorze. Dobra, zostało 130 zł. Teraz muszę dobrze to przemyśleć i chyba będę chciała jednak zacząć od tych największych, czyli tu jest 47, 48. Ja nie mam drobnych, żeby się tutaj rozdrobnić, dlatego odłożę tu dwie 50-tki. Jeszcze spinaczka mi brakowało. Chociaż tu on nie będzie tak naprawdę potrzebny. Także nawet na koniec okaże się, że będzie więcej niż te tam 1275 zł, bo tyle jest w sumie do odłożenia w wyzwaniu 50 kopert. Ale zacznę, jak wszystkie mają, to niech wszystkie mają. Mam nadzieję, że sobie odpoczywacie w tą majóweczkę. Ja zaraz wybieram się właśnie na te rowerki. Bardzo się cieszę. Dobra, 48, 47 i zostało mi 30 i zrobię tą 30. Już nie będę się też tutaj wtedy zastanawiać. 29 i 30. I zobaczcie, znowu do przodu 3 kopertki. I to całkiem niezłe. Zastanawiałam się, czy nie zabrać Zosi po prostu na jakieś zakupy. Ale stwierdziłam, że w zasadzie odłożę te pieniądze. Bo zależy mi na tej spłacie kredytu, także nie będę wymyślać. I sobie zakoloruję. Dobra, to było tak, 48. Czterdzieści siedem. Chyba nie ten szary wziąłem, ale to nic. Dobra, to mamy i 30, nie? Niebieski, zielony, szary, niebieski, zielony, szary, niebieski, zielony, szary, niebieski. Tak. Jakby było po kolei, dlatego sobie liczę. O. No i mamy tu już ponad 400 zł w tym wyzwaniu, także subcio, idzie nam naprawdę świetnie. No, także tyle chciałam się z wami podzielić, pokazać wam nowe gry, które też pewnie będziecie widywać teraz częściej u mnie na kanale. O! I wszystko gotowe. Tu zostało 20 groszy i zaraz je wrzucę sobie w wyzwanie Bilon, bo nie przygotowałam sobie do tego segregatora. Także tyle u mnie. Dajcie znać, co tam u was. Jak wam mija majóweczka. Życzę wam przepięknej pogody i dużo odpoczynku. Trzymajcie się, buźki, pa, pa.